Cześć, Bajkowy z tej strony. CB1000R trafiło z przebiegiem, Jezu, nie pamiętam, 63 tysiące niecałe. Cały serwis zaworowy, gaźniki, łańcuch rozrządu, napinacz, oponki do wymiany i co wyjdzie po kolei. Także się bierzemy za rozbióreczkę. Już jakieś pierwsze chocki płaskie wychodzą. Tu jest połamane, tutaj brak uchwyciku, ale to właśnie mówię, że tu coś na tej lewej stronie było przewrócone, motocykl. Tylko z zewnątrz tego nie widać, a coś się dzieje, zadziała. No dobra, do zaworków się dostaliśmy, zaraz będę mierzył wszystko, ale patrzcie. No widać, że było tu zaglądane. Mamy kupa silikonu wszędzie. Tak samo tutaj, zobaczcie. Cała uszczelka aż grubo na silikon poskładana. No ale sobie poradzić. Czasami tak to jest. Także łak łańcuszek. Powiem szczerze, no, zaczyna to od zębów minimalnie odchodzić. Zobaczymy go zaraz. Chcę na razie pomierzyć sobie wszystko i dopiero sprawdzimy w jakim stanie to będzie. I tak, pomierzone jest, wydechy praktycznie powinny być od 0,29 do 0,35, powiem tak, mieści się wszystko w tolerancji, z tym, że tutaj mamy te dwa 0,30, tu mamy 0,34, cała reszta 31,32, to jest idealnie, wydechy tu mamy 16, i tutaj te trzy, blisko dolnej, bliżej górnej, zobaczymy, może uda się jakoś to wypośrodkować. Żeby było te, a i tak trzeba rozebrać, zobaczyć łańcuch rozrządu. Tak to wygląda po rozmontowaniu. Tu już sobie znaki postawiłem, żeby nie, za długo nie szukał. Ale jak się płaszczy po płaszczyznach, tu jest idealnie na znaku. To sołdeczko rozjechane już. Że zobaczymy łańcuch, jak to będzie wyglądał i napinę zaraz po wykręceniu. Zaworki przeregulowane, takie płytki były, takie pozakładane jak w środku. Tu mam łańcuszki, powiem szczerze, no jest minimalnie uciągnięty ten stary, ale nie jakoś tak bardzo strasznie. Tu wszystko wyluzowane, żeby łatwo było zamontować, także montujemy i posprawdzamy wszystko. Wiadomo, najpierw mycie i czyszczenie tutaj tego. Dobra, napinacz rozebrany. Stara sprężynka, nowa sprężynka, już mam pomyte. Zaworki wyregulowane, także zaraz składamy. I tak. Tu mamy na znaku, jak jest kropeczka, nie wiem czy widzicie, ja sobie zaznaczyłem. Tu jest znak, tu jest znak. Także lecimy za obroty. Świece już wymienione. Ciężko, mam tu lepszy dostęp do świecy, tak jest taka zdjęty. Czekajcie, jeszcze deczko. Jest tak. Tu jest idealnie. Tu jest perfekt. Tu jest perfekt. Łańcuch teraz sztywniutki ten nowy. Także pomierzyć jeszcze raz zawory. Jak będzie wszystko dobrze, to podnapinacz. Nową uszczeleczkę oryginał, bo na razie bez, sprężyna wymieniona, dekielek poskładać, wszystko tak na razie założone i będzie można wszystko, jeden, drugi dekiel składać. Ten dekielek poskładany, całe dopalenie poczyszczone, składamy górę, no i prawy. Poskładane wszystko, płyn chłodniczy zalany nowy. Już nawet płyn sprzęgle wymieniony, w hamulcach jeszcze nie. Ja się biorę za sprawdzenie TPS-a. A tu patrzcie,
ktoś, kto przede mną robił, zamiast wkuć się tutaj, ja to robię o w ten sposób, ta graweczka i tutaj wewnątrz łapię do styków. No to zrobił tak jak zrobił, są kable ponacinane. I tyle, no, trzeba to będzie później zabezpieczyć, bo to niestety będzie się nie działo. Tak troszeczkę niefachowo. No, ale co mamy na to poradzić? Ktoś tak kiedyś zrobił. Ale dobra, oponki już wymienione, przód i tył pozakładane. Także z takich rzeczy zostały nam właśnie płyny do wymiany hamulcowe, do wyregulowania TPS, podciśnienia, olej w silniku do wymiany. A to aż się rozgrzeje i czekam, aż to pozasycha wszystko na te półksiężyca. Lepiej niech te parę godzin postoi, 3, 4, 5 chociaż minimum, tak. A im dłużej, tym lepiej. Dlatego w tym czasie całą resztę sprawdzam. Jak widać, trzeba go troszeczkę doregulować, bo brzuszę to teraz puściłem, ale było te 0,46, a powinno być pół. Dobra. Jedno ręko to się głupio to robi. Nie sprawdza. Także muszę doregulować go i dopiero właściwym parametrem, żeby było. A teraz co mi nie ten. Jedno ręko to mnie naprawdę to się ciężko robi wszystko. Ale o, widzicie, 0,6467. Minimalnie brakuje. No i dobra, mamy właściwy parametr. Poruszę się. Nie wiem, czy będzie widzieć na manometrze, co tam widzę. Parę razy ruszyć. Jest tyle, co trzeba. Wręcz idealnie. Także dobra, to mamy ustawione. Oznaczam zaraz i te kable jakoś trzeba pozabezpieczać. Zobaczę, coś tu wymyślę. Startujemy, choć już on jest rozgrzany. Zostało same waku. O, gdzie to? Jakiś minimalny korek. Teraz zobaczymy. 3 równiutko, 4 minimalnie, jeszcze mi ucieka, nie mogę go doregulować. Siedzę i myślę, jak to zrobić. Wykasuję te błędy. Dobra, trzeba błędy, te co były porozłączane, powykasowywać. Odpal. Dobra. Jeszcze dodaj gazu.
Zostaw na zapłonie. Zostaw go na zapłonie. I jeszcze sprawdzimy od razu tutaj. Ale nie, to kody błyskowe. Będą. No dobra, za długo. Czyli tam będzie wszystko ok. No i stoi CB. Wczoraj pojeździłem sobie troszeczkę nim. Bardzo fajnie się to jeździ. No typowy Naked. Bardzo krótki, bardzo sztywny, fajnie prowadzący, z fajnymi, całkiem przyzwoitymi hamulcami. Tak to chodzi. Tak więc, co tu wiele mówić. Ogólnie rzecz biorąc, w fajnym stanie motocykl. Jak na te lata, jest na 29 rok. Całkiem naprawdę przyzwoity. Bardzo przyzwoicie zachowany. O, jakieś tam drobne użytkowe ślady są, coś tam było, ale bardzo kosmetycznie. Mechanicznie, technicznie naprawdę bardzo fajny stan. A mechanicznie, jak widzicie, rozrząd zrobiony, zaworki doregulowane, choć były w normach ustawione wszystko na połowie. I tyle, oleje, wszystkie filtry, płynie, wszystko zostało powymieniane. Tak, to więcej nie ma co się czepiać. Teraz siadę cieszyć się jazdą. Już się sezon kończy, ale wiadomo. Jeszcze trochę mamy tego sezonu, można polatać. Jedna, jedyna rzecz, no fajnie to wygląda, ale wam powiem, dramat, nic nie widać. No ale takie są, to już inne. Jakieś osobiste te, bo naprawdę w tych lusterkach nic nie widać. Ale fajny motocykl ogólnie rzecz biorąc. Także co, widzimy się przy kolejnym, hej! Thank you.